Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej kampanii Rózgowiczem. Teraz przyszła pora na czempiona krasnoludów, a więc górskie klany. Równocześnie też dokańczam już kampanię klanów na powrocie Galeana, także przez chwilę te odcinki będą się ze sobą zazębiać, mijać. Znaczy, no nie zazębiać, będą po prostu miniaturki podobne do siebie. Z tą różnicą, że będziemy tutaj mieli na miniaturce czempiona krasnoludów portret. A więc bez przedłużania. Mroczne proroctwo, bardzo trudny, jako mistrz magów, i przechodzimy do wszelkiej maści rozpoczęcia i intra. Od zakończenia pierwszych wielkich wojen minęło ponad 10 lat. Gdy piekielne bestie i demony wyrywały się spod skorupy ziemi, imperium ludzi przeciwstawiało im całe swe siły. Niestety, poległa uwielbiana przez lud królowa, a Uther, jedyny następca tronu, zaginął. Połączone siły imperium i górskich klanów, posiadłszy mądrość rzemiącą w runach, zamknęły piekielną otchłań, zanim powstała ze nich przeklęta istota. Kres spustoszeniu, jakie siały hordy nieumarłych, położyła śmierć najwyższego króla krasnoludów, Sturmira. Dopełniwszy zemsty, piekielni słudzy Mortis padli bez życia, pozostawiając po sobie jedynie rozbrzmiewające echem umęczone głosy. Bardowie lękali się snuć opowieści o cierpieniu, jakie przyniosły pierwsze wielkie wojny. Jedynie gniewne wiatry niosły wspomnienie straszliwych wydarzeń. W chwili zamknięcia piekielnej bramy minęło 10 lat, przez które górskie klany cieszyły się względnym pokojem. Z 12 klanów tylko 7 przetrwało wielkie wojny, a groźba kolejnego starcia z hordami nieumarłych nadal ciążyła nad Melitranem. Po śmierci najwyższego króla Sturmira Gromowładnego pozostałe klany mianowały swym władcą Moroka Strażnika Chmur. Strata Sturmira, który przez wiele dziesięcioleci władał klanami, była jednak dotkliwa. Morok, choć odważny w boju, nie zdołał utrzymać jedności plemion. Z czasem więc klany ruszyły szukać schronienia w wyższych pagier gór. Łotar, bóg krasnoludów, obdarzył swych uczniów 12 rodami runami, których mocą mieli chronić swą rasę. Przed pierwszymi wielkimi wojnami każdy z klanów strzegł jednego z nich. Wraz z końcem 5 klanów runy uległy jednak rozproszeniu. Morok rozkazał więc swym wojskom przeszukać gruzy miast wybitych klanów. To zbieramy 3 runy z ruin miast. Wiosenny mróz, wysoka studnia i kopalnia niebios. A mieliście okazję na tej animacji zobaczyć sam wizerunek Wotana. Pierwszy dzień. Dagarik, tak. Nasz stary, znany Dagarik, ale on tutaj nie będzie odgrywał już pierwszorzędnej roli. Morok. Liczę na to, że odnajdziesz klany, które podupadły w czasie pierwszych wielkich wojen. Klany wiosennego mrozu, kopalni niebios i wysokiej studni mieszkają najbliżej. Wygrzeb runy z ruin ich niegdyś wspaniałych miast i przynieś je do mnie. Dobrze, o to się nie martw. Księciu złoty. Tobie to trzeba będzie dać tutaj krasnoludki. I od razu idziemy. Tam idziemy podbijać miasta, żeby tereny legionów się nie rozrastały nadmiernie. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Natomiast to też nie będzie takie proste do przejęcia, to trzeciopoziomowe. No i tutaj nasz uwielbiany przez klany władca Genkrol będzie nam groził. Strzeżcie się, czekają was ognie piekielne. Groźba może i słuszna, bo mamy na razie kiepską armię.
tutaj wszystko w ogóle wejdzie w nich, cały zestaw obrażeń, tędy się nie przejdzie, dopóki się nie pokona włócznika. Można by dać mu wsparcie w postaci złodzieja, który tutaj bez większych problemów Giermka otruje później. Tutaj mamy dwóch włóczników, to później sobie to zrobimy. Na razie jakoś się trzeba będzie przedrzeć. I dopiero później Czempion Krasnoludów wejdzie do gry. Mój władco, jak to możliwe, że stracono runy? Czy sposób, w jaki traktujemy te dary nierozłości Wotana? Wielkie wojny przyniosły ogromne straty. Spłonęły całe miasta, klany zostały przetrzebione. Wtedy nie zdołaliśmy obronić runów. Teraz jednak czas pokazać siłę. O, i będziemy rośli w siłę. Stopniowo, ale wszystko się tutaj wydarzy. Dobrze, więc tu na razie sobie musisz czekać, na może co najwyżej tak podejść. No tutaj bot na pewno urośnie w siłę jeszcze przez jakiś czas. To jest 20%, więc jedną trutkę jakby nie patrzeć to sobie nawet ponad, bo to jeszcze jest 5 bazowo. 25% odnowią, no to trochę z drugiej trutki. Ale to myślę, że wystarczy, żeby już przynajmniej zaatakować, a później się regenerować w mieście. Ty się broń. O. Chciałem już sprzątnąć Giermka, żeby nie dostać drugi raz. Ale teraz się na drugim skupili. To tak, rozdzielmy tak. Ty poczekasz. Ty dasz łupniaka. No. Sprawnie poszło dzięki trutce. Chłop, dziękujemy za zaprowadzenie porządku w mieście. Teraz będziemy mogli żyć w pokoju. Szlachcic Hubert de Lely nakazał zerwać kontakty z Imperium i zmusił do przestrzegania własnych praw. Nie mogliśmy poprosić cesarza o pomoc. Tak też było w istocie. Że tu mamy pełno zbirów wszelkiej maści. Jestem zajęty. No tutaj to sobie Rózgowicz z tym może poradzić. O, syrenka. Syrenka to będzie idealna, bo to dla Rózgowicza i Krasnoluda to będzie oznaczało 75 punktów doświadczenia. Z tym, że będziemy musieli jakieś obrażenia na pewno zadać. Trutka niekoniecznie będzie taka skuteczna, bo na syrenie jest chyba 60% szans na trutkę. Dobra, mamy równo 300 sztuk złota. Trochę doświadczenia na krasnoludzie jednym, więc nasz czempion może powstać. Tak trochę z jedynki zaczerpnę, bo tam nazewnictwo było nawet ciekawe. Niech będzie Ulfgard Bodvarsson. Nieco islandzkie nazwisko. Ale niech będzie oryginalnie. Weź sobie tutaj przynajmniej te eliksiry ze sobą. Ty sobie weźmiesz zaraz nowego krasnoluda. Idziemy w syrenę. To będzie nasza pierwsza walka i tutaj to już... No, część doświadczenia naprawdę duża będzie zdobyta. Naprawdę prostym sposobem, chociaż jeżeli wejdzie chybienie, oj, to może być naprawdę nieciekawie. Ale nic takiego się nie wydarzyło. I 50 punktów doświadczenia z wielką łatwością przyjęte. Cóż, mogą być większe problemy, żeby coś takiego porobić. Prędzej tutaj, chociaż też obrażenia będą identyczne, zadawane przez wroga. Możemy próbować tutaj używać złodziei do pomocy. Jednak trzeba to zrobić tak, żeby już naprawdę to wykończyć jednego włócznika z krasnoludem. No bo to dwa ciosy naszego czempiona, no to
będą oznaczały już stratę 100 punktów życia i kolejny cios go zabije, więc będzie musiał się bronić. Więc ewentualnie na dwa strzały, żeby mieć jednego z włóczników, a drugiego, żeby już czempion dobił. Nie będzie łatwo to osiągnąć. Jestem zajęty. Ale no trzeba będzie próbować. 70% czasu to nie jest dużo. No co też potwierdza nieudana akcja. Mamy również miasto. I mogłem prędzej na nie pójść. Złodziejem. Na razie jednak mogę skupić się na wybijaniu zbirów. Nie są oni tak wiele cenni, jeśli chodzi o doświadczenie. Ale są to stosunkowo prości przeciwnicy, z którymi sobie poradzimy. No i po te 14 punktów doświadczenia będzie się to tam powoli zbierać. Także damy radę. Tak, tobie dam już tego krasnoluda. Możesz sobie go mieć. Zobaczymy, czy też w ogóle legiony tutaj nie będą szły za chwilę. No, to wszystko jest możliwe. Dobra, stwórzmy sobie kolejnego złodziejaszka. Niech idzie w tamtą stronę. Nawet żeglugę ci dam, wiesz. Trochę, żebyś szybciej mógł podejść. Tam będzie można spokojnie zatruwać. Ale widzę, że już mamy przyjaciół na karku. Dlatego, żeby się trochę zabezpieczyć, to zrobimy sobie przyzwanie Gwiazdy Roka, żeby po prostu tutaj nawet nie podszedł. Może sobie po prostu ucieknie i zaoszczędzimy też tym samym jedną turę tutaj do miasta. On sobie poleciał, zaraz przyleci z powrotem zapewne. Trzeba będzie się mieć na baczności tutaj. Panie Ulfgardzie, no nie musisz dostawać żeglugi, bo i tak nie będziesz jeszcze walczył. No chyba, że masz do skarbu dojść. Ale to też niekoniecznie, jakoś mi się z tym śpieszy. Zróbmy sobie też lodową tarczę. Oczywiście. Nasz złodziej musi wykazać się, no, skutecznością. Ty w razie czego też pójdziesz za nim, żeby bronić naszego Rózgowicza, żeby nie zginął. No, to nie jest przecież potęga żadna. Jeszcze nie teraz. Zrób słabości, to sobie zatrzymaj. Oczywiście. Tutaj trochę było regeneracji. W sumie 15%, więc prawie że zeszła pierwsza trutka, którą zrobiłem w tamtej turze. Tu już weszły dwie, więc będzie sprawnie. Oczywiście. Łatwo to też nie będzie mimo wszystko. Możemy też dziobnąć tam rokiem trochę. Doświadczenia nie dostaną ci chłopi na tyle, żeby awansować. To jest ich za dużo. Zobaczmy też stan zdrowia. 48 to byłoby za mało, żeby na strzała nawet wykończyć innego z tych. Ale tutaj dwa ciosy spokojnie zadamy. A o to też chodzi. Dobra, podziobali mnie tutaj, to wiadomo było. Ale mamy na strzała uzbrojonego mężczyznę, jednego i drugiego. Możemy się rozstawić już po bokach i teraz już będziemy dziobać. O, zabrakło. Wiadomo, no to była jednak obrona i też jakiś tam pancerz jednak jest z miasta. Niewielki, bo niewielki, ale ta redukcja jest. No, taka nieskuteczność mogłaby już skutkować utratą naszego czempiona, który ma tylko 30 inicjatywy, więc nawet chłop może być szybszy od niego. Dziękujemy za uratowanie naszego miasta. Pewien szlachcic Watażka wysłał to wojsko, aby narzucić nam swoje zwierzchnictwo. Zabrał nam wszystko, co mogło być przydatne w jego kampanii. Czyby to był Hubert de Lely, o którym nie wiedzieli, czy może ktoś inny? Na pewno nie Bernard Cahuzac. Bo to jednak już była tylko historia. Dobra, jak tutaj stoicie z doświadczeniem? 92 punkty.
Ten imperialny zabójca mógłby być możliwy do zrobienia, tylko Rok musiałby mieć też szczęście. Można też się złodziejem tam. Dwa ciosy zada. Oczywiście. Zrobi 80 obrażeń. On i tak zaatakuje, więc tylko trzeba będzie zadbać o to, żeby go już wykończyć dwoma ciosami. No to nie będzie wcale takie złe. 200 sztuk złota, żeby dać radę ubić imperialnego zabójcę, to nie jest głupi pomysł. Dobra. Dobry dochód jest. 125 many runicznej natury. Można więc całkiem sprawnie uzbrajać się w kolejne czary. Imperialny zabójca tam był wart... moment. 20 był łucznik, strzelec był 60, imperialny zabójca 140. Czyli będzie po 70 ekspów. To nawet za dużo. Dobra. Ale żeby nie zapomnieć, oczywiście trzeba browar wybudować. No i na razie musimy też czekać, wiadomo, no tutaj na razie trzeba się regenerować, więc możemy spróbować nawet z tymi włócznikami. Za włócznika jest 55, będzie 110. No też jakaś tam część doświadczenia zostanie stracona. Ewentualnie możemy się uzdrawiać. No pytanie, w kogo będzie atakował. I pewnie w krasnoluda. Ale to nie jest akurat ważne. Możemy w to wchodzić też w sumie. Nie muszę się tym przejmować. Zobaczmy, jak wejdzie złodziejowi. To też jest kluczowe. No, trutki nie ma co używać. 40%. Szanse niewielkie. Aha. Tak nam pomógł. Że wcale. No to słabo. Zresztą tylko jeden cios mógł wyprowadzić. To jest niewiele. Dwa ciosy by wyprowadził tylko w przypadku, gdyby trutka nie wyszła. Spróbujmy rokiem. Złodziej nie dał rady nic zrobić. Szkoda. Tutaj też niestety niekorzystnie z inicjatywą. Zobaczymy, jak w drugiej turze. Dobra. Okej. Okay. To akurat wyszło korzystnie i teraz jest 47 punktów życia na nim. Więc już tylko chybienie może sprawić, że stracę krasnoluda i tym samym nie awansuję. Ale wszystko weszło i pięknie. Są awanse. Drugi poziom na naszym Rózgowiczu. Do trzeciego też wcale nie będziemy jakoś się musieli bardzo długo przedzierać. To jest zbyt trudna armia na razie. No ty też mógłbyś jakieś doświadczenie zbierać. Żeby przynajmniej na tym wejść na drugi poziom tymi swoimi jednostkami i móc później skutecznie się bronić przed wszelkiej maści legionami potępionych, które jak mi wylecą z jakimiś drugopoziomowcami, jakiś czarnoksiężnicy, no to nie będzie to wcale przyjemne. Weźmy mu artefakty na sam początek. To chyba kamienu tylko możemy dostać. Sztandar, który chyba nam dawał inicjatywę. Artefakty niech sobie weźmie. Dobra. Zadbajmy trochę o ciebie. 6, 12, 18. No to i tak ci nic nie da, poruszanie po lesie. Musisz żeglugi użyć. 350 sztuk złota, to chyba oznacza kolejnego złodzieja. Tutaj oni będą bardzo potrzebni. Przez długi, długi czas. Najważniejsze dla mnie było tutaj awansować naszego Rózgowicza. O, tutaj zmieciemy to bez problemu większego. Także niech sobie tu zdobywa jakieś doświadczenie. Później
później do armii możemy dokoptować sobie kusznika. Oczywiście. I myślę, że też taki zestaw właśnie wojownik plus strzelec pójdą do kolejnej misji. Tu idzie już arcyczart. Będzie można go łatwo spojedynkować. To na pewno. Możemy tu przeczekać, zrobić zaraz kolejnego złodzieja. Ten arcyczart na pewno tu nie dojdzie. A gdzieś poszedł sobie dalej. Nie wiem po co. A na frytki z maka. Oczywiście. Możesz spróbować tutaj truć w sumie. Ustawmy się może tak. Lodową tarczę sobie też mogę rzucić w sumie na tą walkę akurat konkretnie. Bo te 10% redukcji może mi pomóc przeżyć 4 ciosy. Weszły dwie trutki. Tutaj lodowa tarcza. I no, nie mogą mieć życia teraz. Przy pierwszej trutce stracili 28, mieli 112, minus 24. Zostanie im 88. Więc jesteście na ich strzały. Więc 3 ciosy powinni zadać mi teoretycznie. A pewnie się też... No, gdyby ten był pierwszy, to by się rozdzieliły te obrażenia. Tak też miałem to powiedzieć. Zależy, który będzie pierwszy i kogo zaatakuje. Ale nie jest źle. Redukcja też tutaj pomogła, więc kolejny cios też by przeżył. W razie czego wojownik. Także tu spokojnie. Okej, dostaniesz ty żeglugę, żeby się tu wrócić. No i będziemy tak działać na razie w tym obrębie. Wrzuciłbym też Roka, żeby się dowiedzieć o lokalizacji wojsk potępionych. Nie chcę też tam na ślepo wchodzić. No i przydałoby się jakiegoś szpiega wysłać. Widzę, że tutaj już rozkręciliśmy się z terenami. Na tyle, że już przejmujemy to, co zostało dane Legionom na samym starcie. Nawet zdobywamy manę piekielną, tylko nie będziemy mogli w żaden sposób z niej skorzystać. Oczywiście, gdybyśmy grali mistrzem gildii, to z jakiegoś miasta, które moglibyśmy nawet dać specjalnie odbić Legionom, moglibyśmy tam wykraść czary. Oczywiście. Także wtedy na pewno można byłoby skorzystać z tych dobroci. Zróbmy sobie świątynię. Będziesz tutaj bronił ziem i teraz ty byś się mógł wrócić do stolicy. Dam ci w tym celu żeglugę, żebyś to zrobił już od razu. Tam sobie przenocujesz i będziemy powoli się tutaj pozbywać wszelkich przeciwników. Teraz trzeba będzie ich zdecydowanie więcej ubić. Złodziej, rózgowiczka. Rózgowiczka to jest akurat bardzo dobra okazja, żeby zdobyć doświadczenie w dość prosty sposób. Tylko ty byś mógł to zrobić tak naokoło, ale masz mniej ruchu od naszego dowódcy, więc niech ci będzie. Oczywiście. Tutaj się nie uda dojść chyba. 1, 2. O. 8, 14, 20, 26. Nie starczy nam ruchu, więc musimy użyć żeglugi. Teraz widać, że właśnie jest chorągiewka. Można byłoby zawsze zrobić tą walkę i tą. Mam rezen opętany. Mamy 105 obrażeń, więc trzeba by rzucić... No, zamieść będzie idealna właśnie, żeby tutaj przebić się przez pierwszą linię, a później przez baronową. Zobaczymy też, co zrobią. A, nie są odważni. Będą chcieli uciekać. No to uciekną. Za wiele tutaj doświadczenia nie uzbierałem z takiej walki. Dobrze, że zdobywamy tą manę. To naprawdę mana runiczna tutaj nam mocno pomaga tym, żeby zaliczać progres, żeby łatwiej się przedzierać przez przeciwników. Idziemy się uzdrowić.
Ty idziesz dalej, będziesz tutaj odsłaniał kolejne tereny. Możemy miasto w sumie rozbudować. Oczywiście. Tutaj mamy kolejnego złodzieja, który też niech idzie i nam pomaga. Chociażby w walce z tym wodzem zbirów, który będzie dość krępująca. No. Potępienie już nam szpiega odkryli. Wpuśćmy go jeszcze raz. I pozbądźmy się złodzieja. Nie, jak on to sobie na tym bagnie ekspi powoli. Tu jeszcze trzeba się uzdrawiać, więc może zróbmy chociaż taką jedną walkę. A widzę, że legiony już tutaj podeszły. O, proszę, proszę. A to jest zwykły arcyczart, który ma... ciekawe, czy on jakiś... czy on ma jakieś eliksiry wskrzeszające, bo chciałbym go teraz sobie spojedynkować. Dam sobie radę. Jeszcze starczy ruchu. To otrój. I spojedynkuj. To jest pierwszopoziomowiec. Widzę to po szansie na zatrucie. Trafiaj. Co ty się tutaj zimpatyczkujesz tak? W imię przodków! Dojdziemy do tego spokojnie. Musimy się ustawić tak. Ile tam mają życia? Na pewno myślę, że wystarczająco, żeby jednego opętanego od razu sprzątnąć. Trutka im zabierze 24 punkty życia. Więc będą mieli 96 tam prawdopodobnie. Tak. Uciekają. Na moje nieszczęście się ustawiłem źle. Więc dobra, zranimy tego, który chce uciekać. Ale to jest też dobry prognostyk. Oni tutaj jednak się obawiają. Nie mają na włapie żadnego eliksiru, więc wierzę w to, że on nic tutaj nie zrobi, nie wskrzesi się, nie ucieknie. I czarnoksiężnik dzięki... Wyznawca, dzięki temu, że on i uciekli, dostali jeden punkt doświadczenia i awansował. Ale to nawet dobrze. Więcej doświadczenia za takiego czarnoksiężnika będzie. Wcale nie będzie trudny do ubicia. Ciekawe, czy też coś innego tutaj nie lata. Nawet nie próbował tutaj uciekać z tej strefy. Dobra. W imię przodków! Musiałbym to zrobić jakoś tak, żeby sobie tu nie zaszkodzić. Tak jest. Co najwyżej jedna trutka odejść stąd. A ty się już zajmij resztą. Tak jest. Co jest? No, musiałbyś wejść pewnie w tą walkę. Musiałem odejść. Dobra. Ty nam zadasz jeden cios albo dwa. Zobaczymy, kto będzie szybszy w drugiej turze. No niestety. Ja nie byłem. Ale doświadczenie jest. Są też eliksiry, jest sztandar ochrony. Czy ja coś mogę sprzedać? Nie bardzo. Na razie też nie mogę się nawet przedostać obok. Kupię sobie już ten jeden eliksir, niech będzie. Tu jest pełno wszelakich eliksirów, nawet buty podróży, które mógłbym użyć na jakimś pobocznym bohaterze typu budowniczy. Nie wiem, czy bym sobie nawet go nie stworzył. O, legiony, znowuż. Jakiś arcyczart kolejny. O, i to jeszcze osłabiony. Dobra, koniecznie zamieć. Może to być problematycznie dla wojownika, ale zobaczmy, jak to pójdzie. Czy będzie też walczył? Nie walczy. No, on nam tutaj pewnie skutecznie ucieknie. Chociaż niekoniecznie, bo ja mam żeglugę, więc jego latanie tutaj nic nie da. Ja jestem tak naprawdę przy takim obrocie spraw skuteczniejszy, jeśli chodzi o ruch. O, idzie tutaj budowniczy. Król Moroku, szybko, powróciliśmy, przynosimy jednak grobowe wieści. Mój panie, legiony potępionych powróciły do Nevendaru. Natrafiliśmy na południu na twego syna. Jego martwe ciało spoczywało pośród płomieni rozpalonych skał. W dłoniach ściskał ten run. Run wyzwolenia Skadi. Och, mój syn, Gymner, leży bez życia. Nigdy bym nie zezwolił na tę misję, gdybym wiedział, jak to się skończy. Jak
ta straszna tragedia się dopełniła. Gymner nie zdołał wypełnić misji. Dzięki tej runie Betrezen miał zostać na zawsze zamknięty w swoim górskim więzieniu. Wyślijcie zwiadowców. Niech zorientują się w sytuacji. Obawiam się, że... No tak, będzie się działo. Znowu Uther powraca. Ileż on tych powrotów będzie miał? Uther w postaci Betrezena. Na razie w takiej skompresowanej formie, w formie chłopca. Ale później jak go rozpakują Winrarem, to nie będzie mocnych. Dobrze, żegluga poproszę. Zresztą, no tutaj to jest błąd w terenie, no tu twórcy nie, na pewno nie chcieli zrobić przejścia. Ale, no zrobili. Zrobili i tak będzie. Nie wiem, czy tutaj jakiś event się nie odpalał, więc... No właśnie. Jak śmiecie przerywać nasze eksperymenty, głupie krasnoludy? Uciekajcie stąd, bo będę musiał zawołać mych towarzyszy z grobu. Gdzie ja tam? O, uciekasz, to bardzo dobrze. Akurat cię jeszcze nie dogonimy. Będziemy cię ganiać i ganiać. A jak mówiłem te słowa i bardzo dobrze, to mówię, a wojownik pewnie chybi i będę wolniejszy w drugiej turze. Tak się też stało. Nie chcę go dobijać czarami, bo jednak stracę doświadczenie, które bym mógł za niego zdobyć, a on mi i tak za bardzo nie ma gdzie uciec. Więc jestem tu w wygranej pozycji. Dobra, mam 500 sztuk złota. Zrobię tego budowniczego, który będzie bardziej efektowny, efektywny też. Przede wszystkim efektywny. Możesz to wziąć. No i zostawisz sobie tam. Ty natomiast, złodzieju, tu masz ważne zadanie ukradnięcia buciorów, których nie ukradłeś. Później przekazać je będzie trzeba. W odpowiednie ręce. O, z tymi butami to będzie ładnie śmigał. Na razie żadnego poruszenia pole się mu nie daje. Manę piekielną sobie możecie brać. O, wyznawca. Wyznawca go wykończył, no szkoda. Demony wykończyły demonów. Cóż za przypadek. Dobra, skupiamy się na opętanym, bo baronowie tutaj nie skosimy, ale widzę, że nie chcą walczyć. No nie chcą. Ach nie, no to uciekaj sobie. Ok, zróbmy już ten budynek dla kusznika, żeby już zawczasu był. Oczywiście. Dobra, tu będzie walka prosta, jednak mogę dostać dwa ciosy. No niestety. Obydwa wlazły. No takie uroki grania klanami. Nikła inicjatywa. Tu mamy siłę i Gnismarę. Dobrze, więc będziemy mogli używać many piekielnej w dość słusznych celach. Dobra, widzę, że mamy w garści w sumie na razie legiony, ale chociaż zobaczymy, bo teraz mają tutaj maksymalną ilość wojsk, więc mogą rzucić czar i się pozbyć tego mojego budowniczego, co byłoby dość smutne. Możemy się zabezpieczyć w razie czego. Od razu też pokonajmy tą rózgowiczkę, która nie wie po co tutaj żyje. Tym samym blokujemy tutaj mu dostęp. Chociaż też nie do końca. Musielibyśmy się ruszyć tu. To wtedy już mam... Mam chyba pewność. Zobaczymy. No też mam małe wątpliwości. Okej, rok tu nie był potrzebny. Były potrzebne 2 lata. Poruszanie się po lesie. To muszę jeszcze opracować, ale to spokojnie. Tym klanów również się przyda. W ogóle wszystko oprócz wizji Sybili się tak naprawdę tutaj przyda. Choć... Nie, wizja Sybili nie byłaby wcale taka zła. Patrząc na to, że na razie zbyt wiele terenów nie odkrywam na mapie. A tym samym doświadczenie darmowe neutrale zyskują. 200 sztuk złota, więc możemy wziąć sobie Ignismarę. Ja bardziej preferuję Ignis Browary i klany zresztą też. Elevil. Tam się nie wdrapujemy na razie.
Jest to ruina z przeciwnikami typu okultysta chyba. Okultysta tam był. Okej, okay, teraz przedzierajmy się tutaj. No i kiedyś trzeba będzie wykraść te buciory. Zapomniałem o tym złodzieju właśnie. Tak miałem go tworzyć, ale mówię, chyba miałem jeszcze jakiegoś w zanadrzu. Tu też mam kolejnego. Możemy wysłać od razu szpiega. Niech zrobi to, co trzeba. I niech idzie dalej. Wiosenny mróz. Teraz mamy raczej zimowy gruz. Potrzebujesz mnie? Legiony zdruzgotane. Nie wiedzą, co robić. Nic nie robią. Na razie. Zobaczmy też, w którą stronę oni pójdą. No jeżeli tam, no to znowu będą gdzieś kanałami, jak Tadeusz Norek, się przedzierać. Byle dalej od nas. Oczywiście. Idźże tutaj. Może coś ukradniesz kiedyś. Nie za swego życia. Zobaczmy, kogo stworzą. Kogoś już zrobili. No, idą czary, więc tutaj, wiadomo, będą walczyć. Czy ty masz szansę uciec? Masz szansę uciec. No, jeżeli będziesz szybszy, też w drugiej turze. Ale spróbuj, może ci się poszczęści. Udało się. Wspaniale, ile mu zostało tam życia. No, na strzała praktycznie był. Ale tu jest dróżka, więc on może tylko pomachać i sobie uciec. No już! Dobra. Możemy trafić na tych odważniaków. Oj, ten las pełny trochę tak niepokoi. Nie chcę też za blisko podchodzić, żeby tutaj czarów nie było. Z drugiej strony zobaczymy, gdzie oni się będą chcieli przemieszczać. Tak jest. Tędy mogą w ogóle tędy sobie przejść bez żadnych problemów. Ale tutaj jest ważniejsza misja, buty. Tylko zabierz je w końcu. Chociaż jeden. I tutaj nawet eliksir nietykalności bym ci dał. To się może przydać. W imię przodków! W kontekście takich właśnie walk z przeróżnymi przeciwnikami. To jest na... No nie jest na strzała w sumie. Musimy tutaj się posłużyć zamiecią. No a te niewielkie ilości obrażeń, które nam brakują, akurat zniweluje. Dobra, pełna para tutaj w dowódce. Słusznie. Gdyby nawet drugi raz wódz zbirów zaatakował, bym się tym nie martwił, bo by trutkę na wojownika akurat chciał zastosować. Eliksir ochrony. Wyrzuć tutaj to, co masz. Od razu będziemy mogli to zebrać bez przemieszczania się. No, i ty też możesz się tutaj przemieścić, więc będzie taka poczta pantoflowa działała tutaj w imię górskich klanów. No i tak jak myślałem, idzie w tą stronę. Nie jest jednak to dla mnie nic strasznego, ponieważ ten złodziej jest w pełni sił. Raz, dwa, trzy, siedem, plus 12, 19, 20 to mu wystarczy. I on może spojedynkować tego gościa i już nie będzie taki hardy. Dopóki on tworzy magów, to jest mi na rękę, bo oni są bardzo łatwi do spojedynkowania. Z nimi nawet nie będzie w ogóle problemów. Dobra, możesz to przekazać, te buty. My się na chwilę schowamy w stolicy. Chociaż ustawienie tutaj w tej armii jest takie, że generalnie sobie damy radę z tym. Utwórzmy złodzieja, żeby już nie zużywać many na takie coś. A propos many. Chyn klanów poproszę. I tu jedna trutka akurat wystarczy. Zrobimy tą walkę. Wykorzystajmy już, wyciśnijmy ich jak cytryny, tych naszych sojuszników. Teraz macie mniej więcej, no wojownik trochę więcej procentowo życia ma, no ale przynajmniej efektywnie się wykorzystało. No i zamiast zamieci mogę też używać sobie Ignismary, w razie czego. Chociaż no może nie teraz, bo nie mam żadnego złoża na ten moment. Trzeba byłoby je odzyskać. Mimo wszystko nawet ta mana piekielna okazuje się nagle, że będzie dla mnie przydatna. Poruszanie się po lesie. Tutaj chyba się nic nie działo jeszcze ze strony Legionów, jeśli chodzi o czary. Nie.
tobie też dam poruszenie się po lesie i będziesz polował na tamtego arcyczarta. Ale to tutaj droga bardzo niefortunna. Na pewno jakieś czary wlecą w niego. No, zobaczmy więc. Nie wleciały nawet. No to jestem zaskoczony takim obrotem spraw. Okej, okay, no tutaj musimy mieć drużynę, która będzie się opiekować właśnie takimi dowódcami. Dobrze, mamy więc Ignismarę, to użyjmy czarów legionów przeciwko nim samym. Odzyskajmy również jedną z kopalni many piekielnej. Idziemy. Bronią się. Może się uda akurat ich pokonać, zobaczymy. Jakbym się ustawił lepiej, to już bym miał spokój z tym. Ale inicjatywa akurat była na moją korzyść. Pozbyliśmy się arcyczarta. Jeszcze trochę musicie pozdobywać doświadczenia. Idź dalej kraść, bo to ci najlepiej wychodzi. Chyba. O, ironio. Chyba jednak nie. Dobra. Teraz się będziesz musiał, kolego, wrócić w końcu, no bo czekają na ciebie wspaniałe nagrody. Dobra. 25 tura. Myślę, że teraz tu w tej 26 turze zakończymy odcinek. Na dzisiaj byłoby to wszystko. Także wam dziękuję za oglądanie. I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w kampanii Górskich Klanów, Czempionem Krasnoludów, naszym Ulfgardem, Bodwarsonem. A także no, na końcóweczkę już kampanii w Powrocie Galana, również Górskimi Klanami. Myślę, że tam jeszcze ze 3 odcinki będą. Bo w momencie, jak to nagrywam, no to... W momencie, jak będzie wrzucony ten film, no to będzie 11 epizod kampanii Galanami w Powrocie Galana. Także pozdrawiam was, trzymajcie się ciepło i na razie.